podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do budowy dwóch kotłów węglowych o mocy 3 MW w paliwie każdy w ramach modernizacji kotłowni K1 przy ulicy Tetmajera w Kościerzynie. Projekt uchwały na druku 429 przedstawi pan Robert Fenik, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, zanim przejdę już do ścisłego meritum tej uchwały, chciałbym jeszcze kilka slajdów tytułem wstępu, żeby pokazać, w jakiej sytuacji w tej chwili jesteśmy, jeżeli chodzi o źródło ciepła i stan zaopatrzenia w ciepło miasta. Te pierwsze slajdy może przejdziemy dosyć szybko. Generalnie oczywiście ten pierwszy slajd pokazuje, czym się zajmujemy od 2012 roku, czyli nie tylko zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ale także właśnie dostarczanie ciepła i ciepłej wody mieszkańcom. Następny slajd. Ciepłownictwo generalnie, jeżeli chodzi o te kierunki rozwojowe, datujemy od 1995 roku i jest to szereg programów modernizacyjnych, które one są wszystkie wymienione, nie będę ich odczytywał. Następny slajd pokazuje ten 95 rok, jak się zaczynało od jednej kotłowni rejonowej, 5 osiedlowych i od około 7 km sieci. Następny slajd to już są działania modernizacyjne, ciąg dalszy, które dzieliły się właśnie na te etapy, które są pokazane na slajdzie. Poproszę dalej. Założenia tych programów aż do roku obecnego. Oczywiście ciągła modernizacja sieci ciepłowniczej, obniżenie kosztów ciepła dla mieszkańców, wspólne programy dotyczące efektywnego zużycia energii cieplnej, bezpieczeństwo energetyczne i zwiększenie dostępności usług. Następny, proszę. Oprócz tego, usprawnienie technicznego poziomu usług, wysoka technologiczna niezawodność systemu, to jest to, o czym dzisiaj też byśmy bardzo chcieli koniecznie porozmawiać. Dalej, zbilansowanie ciepła z rosnącym zaopatrzeniem, usprawnienie sieci i lepsze wykorzystanie rezerw istniejącej sieci cieplnej. Następny slajd. Dalej mamy racjonalne wykorzystanie ciepła osiągnięte przez pełną automatyzację węzłów, ochrona środowiska, modernizacja systemu odpylania, stacji uzdatniania, programowanie wspólnych działań prooszczędnościowych i zwiększenie dostępności usług poprzez rozbudowę infrastruktury. Jakie są efekty? Następny slajd to jest. W skrócie, zmniejszenie uciążliwości systemu ciepłowniczego dla środowiska naturalnego, obniżenie kosztów wytwarzania i dystrybucji ciepła i uniknięcie konieczności budowy w Kościerzynie zupełnie nowej ciepłowni w następnej lokalizacji. Kolejny slajd. To już to łatwiej może to rozpoznać. Przedstawiliśmy graficznie system ciepłowniczy miasta Kościerzyna w tych poszczególnych etapach. 95 rok, 25% udziału w rynku, niecałe 7 km sieci. Następny slajd to już jest rok 98, 26% udziału w rynku i niecałe 10 km sieci. I następny slajd, 2006 rok, 35% udziału w rynku, 13 km sieci. Mamy w tym momencie już dwie kotłownie, wcześniej także to tak było, kotłownia K1 centralna i kotłownia lokalna Świętopełka. I następny slajd. To jest rok 2016, dokładnie zeszłoroczny. Tu się bardzo dużo działo między rokiem 2012 a 2016. Przeskoczyliśmy powyżej 50% udziału w rynku, obecnie 56%. Mamy już 28 km sieci ciepłowniczej. Pracujemy na jednym źródle centralnym K1 i mamy dwa źródła rezerwowe na ulicy Świętopełka i na ulicy Piłowskiego 36. I co ważne, udział sieci preizolowanej, tej nowoczesnej, w tej chwili jest bardzo znaczący. W sieci kanałowej zostało nam już tylko 3,5 km, więc... No i oczywiście znaczący wzrost odbiorców, który się przekłada na ilość węzłów cieplnych. Następny slajd pokazuje to, z czym mamy do czynienia właśnie od kilku lat, gdy rozbudowujemy sieć. Co roku zwiększamy sprzedaż. To jest sprzedaż oczywiście nie wynikająca z tego, że mieszkańcy, każdy Kowalski zużywa nagle więcej ciepła, bo przecież procesy termomodernizacyjne następują i każdy z nas próbuje się raczej to ciepło oszczędzać, natomiast podłączamy coraz większą ilość odbiorców. I to jest nasz obecnie, z jednej strony duża radość, bo przekłada się to na nasze koszty działalności i większa sprzedaż, tym oczywiście koszty jednostkowe są troszkę mniejsze, ale z drugiej strony niestety to, czego nam dzisiaj konkretnie brakuje, to brak mocy wytwórczej na kotłowni K1. Zanim do tego jeszcze przejdę, następny slajd pokazuje, ile spółka, czy ile generalnie, na następnym slajdzie jest to pokazane, poproszę,
Sławek. Następny slajd pokazuje, że w tym okresie 96-2016 rok łączne nakłady na modernizację w ciepłownictwo to jest ponad 25 milionów złotych, z czego, jak Państwo widzicie, wsparcie z WFOŚ-u około 10 milionów, pozyskane przez spółkę środki zewnętrzne, w tym też udział gminy miejskiej Kościerzyna ponad 8 milionów i środki własne spółki prawie 7 milionów złotych. Trochę zdjęć, które pokazują następne slajdy, czyli proces likwidacji czterech kotłowni osiedlowych z przebudową w pełni zaopatrzonych węzły grupowe. Dalej to jest następny slajd, pokazuje modernizację, też te działania już, które zrobiło COSECO, czyli rok 2012. Duże zadania, modernizacja przepompownika 1, po to, żeby ją przygotować pod rozwój uciepłownienia miasta. Ona była niewydolna pod tym kątem. Montaż głównej sieci ciepłowniczej w ulicy Tetmajera. Montaż agregatu prądotwórczego, którego na kotłowni nie mieliśmy z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Następny slajd pokazuje naszą kolejną inwestycję, dużą inwestycję spółki. 2 miliony 400 tysięcy złotych wydane na modernizację systemu odpylania kotłownika 1. To jest rok 2015. Również środki spółki COSECO. Rok 2016 to jest modernizacja kotłowni w zakresie stacji uzdatniania wody kotłowej. Kolejna inwestycja spółki. I rok 2017, to co w tej chwili realizujemy, właściwie już jesteśmy na ukończeniu inwestycji, to jest nowy system transportu paliwa technologicznego, poprzedni ponad 40-letni, no właściwie nie nadawał się już do użytku. To wszystko są, proszę Państwa, inwestycje spółki na sieci, na źródle. Tutaj jeszcze kilka zdjęć dotyczących tego, że my równolegle spółka realizuje rozbudowy i wymiany sieci ciepłowniczych w mieście. Oczywiście to wszystko jest już sieć nowoczesna, preizolowana. Kolejne slajdy, tutaj już możemy tak szybko tylko przelecieć, pokazują po prostu te działania. I w skrócie mówiąc, następny slajd pokazuje już tylko i wyłącznie wydatki COSECO na przestrzeni od roku 2012 do obecnego czasu. Spółka w tym czasie na działalność ciepłowniczą lub związaną z działalnością ciepłowniczą wydatkowała już 12 milionów złotych. To zestawienie tabelaryczne pokazuje, w jakim układzie, w podziale na pożyczki, kredyty, dotacje i też te umorzenia, które uzyskaliśmy. I generalnie są to wszystko zadania, które spółka realizowała już jako spółka COSECO po połączeniu. Chcę też zwrócić uwagę, obroty spółki roczne to jest niecałe 20 milionów. W przeciągu tych 5 lat wydaliśmy 12 milionów albo ze środków własnych, albo ze środków pożyczkowych czy kredytowych. Więc tak naprawdę spółka ze swojej strony naprawdę znacząco zaangażowała się. Taki był też cel połączenia. Połączyć obie spółki w jedną, żeby te możliwości inwestycyjne były. Takie możliwości, których poprzednie dwa mniejsze organizmy nie miały. Natomiast następny slajd pokazuje jeszcze, jakim majątkiem zarządzamy w tej chwili. I to już majątkiem całkowitym. Jak on się zmienia, bo przecież pamiętajmy, że spółka COSECO w tym okresie 5 lat inwestuje również w działalność wodkami. Między 700 a 1 milion złotych rocznie. Tego w ogóle w tych 12 milionach nie pokazywaliśmy, ponieważ one to były wydatki niezwiązane z działalnością ciepłowniczą. Także sumarycznie spółka wydatkowała znacznie więcej pieniędzy w tym okresie 5 lat niż tylko te 12 milionów. No właśnie, i teraz przejdźmy już do następnego slajdu. Tu już mamy pewne wnioski. Jakie są zasady gospodarowania energią cieplną w Kościerzynie? Przede wszystkim jest to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zniwelowanie braku mocy w miejskim systemie ciepłowniczym, bo dzisiaj rzeczywiście o tym już możemy mówić. System ciepłowniczy, jeżeli chodzi o źródło, nie nadąża w tej chwili za tym dosyć dynamicznym rozwojem sieci, który się przekłada na nowych odbiorców. To nie są, proszę Państwa, tylko odbiorcy, których my w ramach programu na przykład Kawka przenosimy ze źródeł nieekologicznych, lokalnych, na nasze źródła ekologiczne. To są także te nowe rozwojowe podłączenia, gdzie pojawiają się także nowe budynki, w szczególności mieszkalne. I one już wszystkie są oparte o ciepło ekologiczne. I to w większości nasze. Oczywiście kolejny element to jest obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza z obiektów energetycznych w zakresie emisji pyłów, związków siarki, azotu i węgla. Oraz oczywiście kwestii benzopirenu, który tak bardzo jest omawiany właśnie, gdy likwidujemy te lokalne, nieekologiczne źródła
źródła wytwarzania ciepła. Minimalizacja kosztów nośników energetycznych, uznanie centralizowanego wytwarzania za istotny element polityki samorządu, bo zawsze układ scentralizowany wytwarzania ciepła będzie łatwiejszy do kontroli i łatwiejszy do stosowania nowoczesnych technologii. I wdrożenie zasad planowania energetycznego po najniższych kosztach. No i proszę Państwa, to o czym mówię, chciałbym pokazać, jak wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o kotłownika 1. Na kotłownika 1 jeszcze do roku 2016 mieliśmy 6 jednostek wytwórczych. Niestety w wyniku stanu technicznego dwie jednostki, jedne z tych najmniejszych, musiały zostać już zlikwidowane. Mieliśmy negatywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego. Także na dzisiaj z tych czterech jednostek jesteśmy w stanie maksymalnie wycisnąć 20 MW, a potrzeba miasta w szczycie sezonu jest znacznie większa. O tym będzie za chwilę na slajdzie. Kotłownia w latach 70. zaczynała od, tak jak powiedzieliśmy, i 80. od 6 jednostek, gdzie ich sumaryczna moc była 28 MW. Dzisiaj mamy 20 i to ledwie. I mają tu Państwo jakby na tym zestawieniu, jakie były poszczególne działania wykonywane na tych kotłach. Oczywiście to jest najbardziej drastyczne, czyli wyłączenie, likwidacja dwóch kotłów, to jest rok 2016. Ale system odpylania, który się pojawił w 2012 i też te dwa największe kotły, które dzisiaj są powiedzmy najnowocześniejsze i największej mocy, WR5, to jest gruntowna ich modernizacja w 2006 roku. No i mamy te działania wspólne dla wszystkich źródeł na kotłowni, czyli odpylanie kotłów 2.15, uzdatnianie wody na rzecz kotłowni i sieci w 2016 i system transportu paliwa. Spółka to, co mogła zrobić w ramach własnych środków, biorąc też pod uwagę to, że nie potrafiliśmy się w tym ostatnim czasie wspólnie doczekać jakiegoś jednego konkretnego rozwoju kotłowni, jeżeli chodzi o źródło, ten element był odwlekany, nie ukrywam. Natomiast na dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, to pokazuje następny slajd, że spółka już dzisiaj nie jest w stanie w długim okresie czasu gwarantować bezpieczeństwa dostaw. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, i to pokazuje ta linia niebieska, może inaczej, ten wykres zmienny, fioletowy, od punktu 0 do punktu 8750, to jest wykres roku. Tylko tyle, że nie przeliczony w dniach, a w godzinach. Rok ma mniej więcej prawie 9000 godzin. Czyli 0 to jest 1 stycznia, koniec tabeli to jest 31 grudnia. Niebieski, ten fioletowy wykres pokazuje zapotrzebowanie mocy, które miasto od nas, czego od nas oczekuje. Oczywiście widać, że ten najwyższe zapotrzebowanie to jest styczeń, no i później po kolei jeszcze okresy zimowe, wiosna, ten środek to jest lato, gdzie widać, że rzeczywiście produkujemy wyłącznie ciepło na potrzeby ciepłej wody. To też ważny moment, ponieważ takiego kotła właśnie produkującego tylko na potrzeby ciepłej wody, około 3 MW, wciąż spółce, wysokosprawnego kotła, wciąż spółce brakuje. Nawet dzisiaj produkujemy ciepłą wodę z uwagi na stan techniczny kotłów, które mamy, kotłem 8-megawatowym, co nie jest rozwiązaniem na pewno ekonomicznym i dobrym. No i później oczywiście znowu jesień, zima, pobór mocy wzrasta. Niebieska linia pokazuje, jakie są moce wytwórcze obecnej kotłowni. Zielona linia pokazuje, jakie są obecne moce wytwórcze. To znaczy, że w okresie stycznia musimy pracować kotłami ponad ich moc nominalną. Musimy je przegrzewać, to co odbija się negatywnie na ich awaryjności. To jest bardzo proste, także dla każdego z nas, chociaż jeżeli jesteśmy użytkownikami samochodów, nigdy przegrzanie wody w silniku powyżej temperatury nominalną nie kończy się dobrze dla silnika. Jeżeli raz czy dwa nam się to zdarzy, jeżeli to będzie działanie częste, z pewnością skończy się awarią silnika. Tu jest bardzo, bardzo podobnie. My możemy sobie pozwolić na krótkie przegrzewy, natomiast my dzisiaj wiemy już jasno, że tej mocy na kotłowni wyraźnie brakuje. Nie dlatego, że jakoś drastycznie spada moc kotłów, tylko dlatego, że miasto coraz więcej tej mocy z uwagi na rozwój miasta, na podłączanie nowych odbiorców potrzebuje. My jesteśmy dzisiaj jedną z nielicznych kotłowni, jeżeli spojrzymy na naszych sąsiadów, którzy mają dzisiaj niedobór mocy. Większość tych kotłowni miała tak duże moce zainstalowane na kotłowniach, że wciąż przy tym, że spada zapotrzebowanie na ciepło konkretnego odbiorcy, wciąż tej mocy jest za dużo, nadmiar. U nas jest niestety sytuacja odwrotna.
To pokazuje właśnie linia zielona. Linia czerwona jest to linia dla nas bardzo niebezpieczna, bo ona pokazuje, jaki niedobór mocy będzie miała kotłownia, jeżeli w dowolnym okresie roku ulegnie poważnej awarii obecny jeden z dwóch dużych kotłów WR5. Czyli tak naprawdę wyłączamy około 8 MW z kotłowni, bo kocioł uległ awarii, musimy go wyłączyć, tą awarię usunąć i w tym czasie, proszę Państwa, mamy niedobór mocy. Oczywiście ten niedobór mocy nie jest groźny w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, bo wtedy, jak widzicie Państwo, mamy wystarczającą moc na pozostałych kotłach. Natomiast z zimą będzie to bardzo odczuwalny i bardzo drastyczny brak, który odbije się nie tylko na spółce, ale przede wszystkim na mieszkańcach, tych, którzy są naszymi klientami. Następny slajd, proszę Państwa. I to jest główny powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. Niedobór mocy oraz brak zabezpieczenia awaryjnego. I jak już mówimy o tych awariach, które są naszym zdaniem właśnie przyczyną tego przegrzewania kotłów, mamy takich awarii już 4. Oczywiście nie chcielibyśmy mieć ich dużo więcej. Niektóre z nich, jak Państwo widzą, trafiały w okres letni, ta ostatnia na przykład. Większość z nich trafiała właśnie w okresie, gdy te kotły pracują na swoich wysokich parametrach. I wówczas modlimy się tylko o to, żeby ta awaria była na tyle nieduża, żeby można było ją po prostu szybko usunąć. Natomiast nikt z nas nie jest w stanie wykluczyć takiej sytuacji, że będzie awaria poważna, której nie da się usunąć w kilka dni i z pewnością przełoży się ona na brak dostaw, wystarczających dostaw dla miasta. Następny slajd pokazuje dane dotyczące właśnie tego niedoboru, który wskazuje na roku bazowym, czyli roku 2016. I już nie wnikając w szczegóły tej tabeli, chcę pokazać tylko na ten wiersz 13 i 14, gdzie przy minus 18 stopniach szacujemy ten brak dzisiaj na podstawie roku 2016 na prawie 4 MW. Przy oczywiście troszkę słabszej zimie minus 14 stopni to jest około 2,5 MW. I od razu mają tu Państwo nakłady inwestycyjne, jakie należałoby ponieść. To zresztą przedstawia, myślę, że nawet lepiej następny slajd, który zakłada jakby rozłożenie wydatków w czasie. I tak jak powiedzieliśmy, wariant W1, dwa kotły węglowe, to jest 5 400 000, koszt według naszych rozporządzenia cenowego. Wariant z kotłem gazowym dodatkowo to jest prawie 7,5 miliona. Wariant z kotłem biomasowym to jest 10 200 000 i wariant z dwoma jednostkami kogeneracyjnymi to jest 13 300 000 zł. Proszę Państwa, następny slajd to jest slajd o efektywności inwestycyjnej tych wariantów. I nie ukrywam, że on dla nas jest na tym etapie decydujący, ponieważ zakładamy, że to spółka ma być inwestorem. Co do zasady. I tu muszę jakby troszkę więcej powiedzieć o sytuacji spółki. Jak Państwo wiecie, te 12 milionów w cieple, które wydatkowaliśmy w ostatnich 5 latach i te przynajmniej 5, jak nie więcej milionów, które wydatkowaliśmy na wodkanie w tych ostatnich latach, nie są bez wpływu na naszą sytuację. Stopień zadłużenia oczywiście nam się polepsza, wskaźniki zadłużenia. Natomiast to nie znaczy, że możemy sobie tak dobierać tych kredytów, ponieważ jak Państwo wiecie, w ramach programu restrukturyzacyjnego, który zawarliśmy z bankiem prowadzącym, dzisiaj każde nowe pożyczki, nowe zaciągnięcie zobowiązań wymaga zgody banku prowadzącego, w naszym przypadku BNP Paribas. Jesteśmy już po wstępnych uzgodnieniach i wiemy, że jeżeli nawet pójdziemy w wariant najniższy, najtańszy, czyli dwa kotły węglowe, 5,5 miliona, to żeby te wskaźniki finansowe spółki były odpowiednie, żebyśmy mogli w ogóle dostać zgodę na zaciągnięcie kredytu w innym funduszu, w wojewódzkim funduszu, musimy po pierwsze wykazać się odpowiednimi wskaźnikami, do których niemały wpływ ma tak naprawdę dofinansowanie spółki. Bank prowadzący mówi nam jasno, jeżeli chcecie wydać 5,5 miliona i zaciągnąć na to zobowiązanie, dodatkowe zobowiązanie pożyczkowe lub kredytowe, to nie może się to odbyć bez dofinansowania spółki, które szacujemy, jak mówi bank, na 2 miliony. Jaka jest w tej chwili rozmowa na temat innych wariantów? No jeżeli wiemy już jasno, że tą kwotą wolną do wzięcia pożyczki jest około 3,5 miliona, no to pójście w każdy droższy wariant powoduje, że ta luka nam wzrasta.
Więc przy 7 milionach musielibyśmy mówić o dofinansowaniu spółki nie 2 miliony, a pewnie 4. I tak idąc do każdego coraz droższego projektu. To tyle na temat kwestii dofinansowania. Jak Państwo widzicie, zdaje się wiersz czwarty, tą dopłatę kapitałową do spółki 2 miliony przewiduje w każdym z tych wariantów, tyle tylko, że wartość inwestycji jest różna, bo od, tak jak mówiłem, 5 milionów do udziału do 13 ponad. Pokusiliśmy się także o projekcję wpływu na taryfę, bo jest to element, którego nie wolno nam w żaden sposób pomijać. My walczymy o klientów w każdym roku i nie możemy sobie pozwolić dzisiaj na drastyczne zwyżki cen. Nawet gdyby stać było nas na realizację projektu ambitnego za 13,5 miliona, to ten projekt nie może nam odstraszyć klientów. Więc jak Państwo widzicie, ostatni wiersz, który pokazuje prognozę taryfy, tylko w przypadku wariantu węglowego ten wzrost ceny od tej inwestycji byłby nieznaczny do około, bo dzisiaj mamy około 61 zł, planujemy, natomiast 2019 60 niecałe 2 zł. Natomiast jak Państwo widzicie, warianty następne to znacznie wyższe podwyżki. Tutaj muszę dopowiedzieć, co znaczy wariant W2 i W2A. Wariant W2 generalnie zakłada, że mamy jeden kocioł gazowy, jeden kocioł węglowy. Wariant W2 przewiduje, że tym pierwszym kotłem, który będzie pracował, to będzie kocioł gazowy, a kocioł węglowy, ten, który zbudujemy, będzie jedynie kotłem rezerwowym i nie będzie pracował. Wówczas oczywiście przy obecnych cenach gazu ta cena ciepła naszego musiałaby znacząco wzrosnąć. Jak Państwo widzicie, byłaby to najdroższa cena z tych wszystkich wariantów. Wariant W2A jest to wariant zmodyfikowany, w którym oczywiście budujemy w dalszym ciągu kocioł węglowy i kocioł gazowy, jednak to kocioł gazowy jest tą rezerwą awaryjną, a pracuje kocioł węglowy. Jak Państwo widzicie, wówczas ta cena no jest trochę jest łagodniejsza. Wariant W3, tak jak przypominam, to jest wariant węgiel plus biomasa i wariant W4 węgiel plus kogeneracja gazowa. Wnioski, jakie mamy już z tej analizy. Po pierwsze, istnieje konieczność modernizacji wytwarzania ciepła, co jest zbieżne z przyjętą uchwałą w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Po drugie, w związku z decyzją starosty o wyjściu ciepłownika 1 ze wspólnotowego handlu emisjami, w tym źródle nie można, jeżeli nie chcemy wejść znowu do tego systemu, montować źródeł ciepła powyżej 3 MW mocy w paliwie. Po trzecie, aktualnie źródło na Tettmajera ma niedobór mocy, który jest szacowany przy minus 18 stopniach na prawie 4 MW i w związku z powyższym niezbędne jest uzupełnienie mocy zainstalowanej o 2 jednostki wytwórcze ciepła po 2,5 MW termicznego każda. Temperatury przy minus 10 stopniach, poniżej minus 10 stopni przy awarii kotła będą powodowały bardzo wysokie ryzyko długoterminowego niedogrzania odbiorców. I z punktu widzenia tworzących tą analizę najbardziej uzasadniona na obecnym etapie ekonomicznej i finansowej jest realizacja wariantu W1, to jest modernizacja, rozbudowa kotłowni o 2 kotły węglowe. Był też rozpatrywany, proszę Państwa, wariant W2, to jest następny slajd. Tak, jesteśmy? Jesteśmy. Gdzie mamy też kocioł gazowy. Jest to oczywiście rozwiązanie droższe. No plus tego rozwiązania byłby tylko taki, że udało nam by się uzyskać pewną dywersyfikację paliw, o którą też w pewnych strategicznych założeniach no cały czas chcieliśmy osiągnąć. Co ważne, żebyśmy pamiętali, dlaczego o tym przychodzimy na forum Rady, nie tylko po to w kwestii pieniędzy, ale żebyśmy też pamiętali, że ciepło systemowe, to jest ten punkt 7 podkreślony, winno być uznane naszym zdaniem jako priorytetowe w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza w mieście, czyli tu mamy ten cel ogólnomiejski, nie tylko dotyczący klientów spółki COSECO, który dzisiaj jest ponad 50%, ale jest to cel ogólnomiejski, bo w sensie zanieczyszczenia powietrza my powodujemy co najmniej 3-krotne zmniejszenie emisji w stosunku do pozostałych emisji w mieście. Czyli w przeliczeniu zużywamy 28% miejskich nośników ciepła, natomiast powodujemy tylko 9% emisji rocznej miasta. No i to właściwie tyle. Następny slajd pokazuje już tylko
jakie byłyby kierunki dojścia, czyli najpierw podjęcie, weryfikacja tego kierunku, podjęcie uchwały kierunkowej, to właśnie jest punkt drugi dzisiaj, opracowanie wniosku o dofinansowanie, bo robimy to po to, żeby uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu, no i realizacja, którą zakładamy na rok 2018 z przemieszczeniem części finansowej na część 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Kazimierz Borzyszkowski, w kolejności radny Michał Kujach. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Dzisiaj ma zostać podjęta kolejna uchwała dotycząca inwestycji o kluczowym znaczeniu dla miasta, dotycząca pośrednio ochrony klimatu i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście. Jest ona sprzeczna w stosunku do wcześniejszych podjętych uchwał w tej kadencji przez Radę Miasta w tej samej sprawie. Ostatnią uchwałę podjęto w lutym bieżącego roku, a poniżej przedstawiam kilka poprzednich, niezrealizowanych uchwał przez pana burmistrza. Według ogólnie przyjętej zasady celem spółek komunalnych jest zysk, płynność, zwiększenie wartości. Tu trzeba pochwalić pana prezesa Roberta Feniga, że z tych zadań spółka wywiązuje się wzorowo. To nie ulega wątpliwości i należy źródło ciepła zmodernizować. Natomiast zadaniem miasta jest podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska, w tym inwestycji poprawiających jakość powietrza. Tymczasem w Kościerzynie ta zasada z woli pana burmistrza działa jednostronnie z ewidentną szkodą dla mieszkańców. O jakości powietrza, że jest fatalny stan, to tu mówimy już od dawna i od lat to się nie zmienia. Jest jeszcze drugi aspekt. Komisja Europejska ustaliła po prostu dyrektywy i w związku z tym żąda, żeby wszystkie państwa członkowskie podjęły zdecydowane działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Miasto Kościerzyna musi się bardziej postarać, żeby założone przez Unię Europejską cele osiągnąć. Pierwszy cel jest wyznaczony na rok 2020, kolejny na 2030. W roku 2012 Kościerzyna przystąpiła do porozumienia burmistrzów. Niektóre miasta i gminy zdecydowały się, że cele, które wyznaczyła Unia Europejska, można przekroczyć. Można po prostu tą sytuację klimatyczną poprawić. Miasta wspólnie porozumiały się w sprawie klimatu i energii, zawiązały wspólną organizację, do której przystąpiła między innymi Kościerzyna i celem jest, żeby dawać przykład i żeby inne gminy tą samą drogą podążały. Tam jest następna plansza. Również w roku 2015 zostało podpisane z zarządem województwa pomorskiego projekt zintegrowanego porozumienia terytorialnego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego w Kościerzynie i jednym z zadań, które były takim priorytetem w Kościerzynie, była poprawa jakości powietrza. I tam zostało w tym zadaniu wyszczególnione, co należy do gminy miejskiej Kościerzyna, a co powinna robić spółka COSECO, żeby było lepiej, żeby nie było przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. A można ten slajdzik? I w tym zintegrowanym porozumieniu przewidziano kwotę 18 milionów złotych właśnie na rozwój ciepłownictwa w Kościerzynie.
tak? Szacunkowo tak miało być. Jeszcze w listopadzie minionego roku pan burmistrz informował, pismo jest do mnie adresowane, ale również do wszystkich innych członków Rady, że wszystko idzie zgodnie z planem. Kościerzyna miasto złoży do zintegrowanego, złoży do Urzędu Marszałkowskiego po prostu wniosek w sprawie przyznania dotacji w tej sprawie. Można następny slajdzik. W 2012 powstał zintegrował plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyny, który wynikał z porozumienia burmistrzów. Ten plan został zatwierdzony przez Brukselę w roku 2013 i przesłany z powrotem w celu realizacji. W minionym roku plan został potwierdzony, został przyjęty po prostu jakby na nowo. Tu jest uchwała właśnie w tej sprawie, że on jest nadal aktualny. Można następny slajdzik. Tak ten plan wyglądał i pierwsza wersja była w roku 2012, która została zatwierdzona przez Brukselę. Można dalej. I ten plan przewidywał budowę kotła na biomasę i budowę kogeneracji gazowej. Były nawet proponowane wyszczególnione kwoty. Bardzo proszę radnego o skupienie się nad projektem uchwały. To dotyczy. Bo my to już kilka razy słyszymy i myślę, że radni mają tą wiedzę odnośnie tych działań, które były. Bo szanowni państwo, tutaj myślę, że nie będziemy na każdej sesji mówili o tym samym, bo musimy również mieć na uwadze działania w poprzednich latach. A przede wszystkim to były nie działania będę z minionego roku. Bardzo proszę radnego, ja tylko przypomnę, że musimy sobie powiedzieć i przypomnieć sobie dawne lata. Nie będę wspominała o fakcie rok 2005, jakie były działania odnośnie powietrza w Kościerzynie, zanieczyszczenia. Dlatego bardzo proszę skupić się na tej uchwale, na uwagach do tej uchwały, żebyśmy nie przedłużali sesji, bo to merytorycznie jest związane, ale my na każdej sesji mówimy o tym samym i tutaj kolega radny przedstawia nam. Myślę, że każdy radny odnośnie tych projektów, które miasto ma, ma wiedzę. Bardzo proszę o skupienie się. Mieszkańcy również mają i mieszkańcy również mają wiedzę z roku 2005. Bardzo proszę o merytoryczne wypowiedzi. Jeżeli po prostu Rada podejmuje jakieś plany, to te plany powinny być realizowane, a nie po prostu plany sobie, a działania sobie całkiem odmienne. To są konkretne plany strategiczne miasta i należy po prostu je przypomnieć. Można dalej? Został w 2016 roku zatwierdzony przez naszą Radę plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna. Ostatnia wersja była w październiku 2016 roku. Wcale nie tak dawno i ona również przewidywała, że nastąpi modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonawcą miało być COS-ECO oraz budowa elektrociepłowni. Ta uchwała obowiązuje i pan burmistrz winien to realizować. Można dalej? Zostały po prostu przyjęte założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w tym roku. Uchwała była podjęta w dniu 1 lutego obecnego roku. Można dalej? Tak ten plan po prostu wyglądał. Wtedy radni byli zgodni, żeby przyjąć go do realizacji. I tam są zadania, które ten plan przewidywał. Plan przewidywał dojście miasta do systemu efektywnie energetycznego.
były wyszczególnione działania, jakie w poszczególnych latach powinny zostać wykonane i one gwarantowały uzyskanie dotacji unijnej. Można dalej? I było też uzasadnienie, że w związku z tym, że ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w 2012, zaszła konieczność jego weryfikacji, ponieważ w międzyczasie wyszły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 12 października 2012 roku w sprawie efektywności i spełniania kryteriów efektywnego systemu ciepłowniczego i energetycznego, które również miasto Kościerzyna obowiązują. W poprzednio, w 2014 roku był wykonany projekt budowy kogeneracji dla miasta Kościerzyna i tam było po prostu uzasadnienie w końcowym wniosku, można poprosić, że z analizy wykonalności wynika, że produkcja ciepła i energii elektrycznej z kolei jest bardzo korzystną inwestycją dla MPI COSECO i miasta Kościerzyna pod względem społeczno-ekonomicznym. Obecnie również był wykonany drugi projekt. Ja proszę o przekazanie radnym, żeby się mogli zapoznać, ponieważ tam wniosek wynika całkiem odmienny. Każdy z tych przedstawionych dokumentów wskazuje, że konieczność pilnych działań poprawiających jakość powietrza w Kościerzynie. Zgodnie z zawartymi ustaleniami w tych dokumentach strategicznych miasta i wcześniej podjętymi uchwałami Rady Miasta, gmina miejska, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i środowiska, winna zapewnić budowę ekologicznego źródła ciepła w ciepłowni przy ulicy Tetmajera 3, a COSECO zająć się rozbudową sieci ciepłowniczej i nowych odbiorców. I można dalej. I porównując koszty tego wariantu, który był poprzednio proponowany w założeniach do planu, a tym, co proponowane jest dzisiaj. Jeżeli by się uwzględniło uzyskanie dotacji unijnej, bo tak było przewidywane, koszt całkowity kogeneracji gazowej to 10 milionów złotych, przewidywana dotacja wynosiła 6 milionów złotych, gmina miejska miała przekazać 4 miliony złotych. I w następnych latach na budowę kotła biomasowego, którego koszt był oszacowany na 6 milionów całkowitych, również jest możliwość uzyskania z Narodowego Funduszu dotacji w granicach 60%, to jest 3,6 milionów. Jeżeli resztę by dołożyła gmina Kościerzyna, to porównując to z kosztami proponowanej budowy dwóch kotłów węglowych, którą tu dzisiaj się proponuje, 5,4 miliona, to koszty po stronie Kościerzyny różnią się tylko 1 milion złotych, ale w przypadku pierwszego projektu miasto zyskałoby system ciepłowniczy efektywny energetycznie, zapewniający możliwość pozyskania kolejnych dofinansowań unijnych, na przykład do rozbudowy sieci cieplnej, a mieszkańcy odczuliby radykalną poprawę jakości powietrza przekładającą się na ich zdrowie. Natomiast wybór drugiego projektu to fakt, że jest znacznie tańsza będzie eksploatacja, ale cofnięcie się z technologią grzewczą o 40 lat do czasu, jak były te kotły, które zostały wycięte. Można dalej? Tu jest jedna uwaga. W przypadku budowy kotłów dwóch na kotłowni przy ulicy Tetmajera, które są niezgodne z planem zaopatrzenia ciepła, założeniami do przyjętego planu, należy wykonać ponownie plan zaopatrzenia w ciepło, uzgodnić z Urzędem Marszałkowskim, bo taka jest procedura wynikająca z prawa energetycznego. Można dalej? I w związku z tym miałbym pytania do pana burmistrza. Można zawołać.
Już poszła osoba do pana burmistrza także. Bardzo proszę radnego o kontynuowanie. No, zostały pytania po prostu do burmistrza i prosiłbym na odpowiedź. Czy dla pana burmistrza ważniejsze jest zdrowie ludzi, czy uzyskanie oszczędności w budżecie? Mieszkańcy Kościerzyny chcą oddychać czystym powietrzem i uchronić swoje dzieci przed chorobami spowodowanymi przez trujące powietrze. Drugie, czy dla pana burmistrza dotychczas uchwalone dokumenty strategiczne miasta mające na celu poprawę życia mieszkańców Kościerzyny są jak skarpetki i można je na poczekaniu zmieniać? Trzecie, czy miasto nie będzie realizować unijnych dyrektyw dotyczących ochrony klimatu i rezygnuje z możliwości pozyskania dotacji na poprawę kiepskiej jakości powietrza? Czwarte, czy spółka MPI COSECO będzie nadal budowała sieci i przyłącza, jeśli dodatkowo będzie musiała spłacać pożyczkę na rozbudowę źródła ciepła? I piąte, czy dzisiejsza uchwała jest sprytnym manewrem oddalenia od siebie trudów podjęcia się realizowania inwestycji przez miasto na rzecz poprawy jakości powietrza? Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza, czy pan odpowie dzisiaj, czy na piśmie? Szkoda, nie, szkoda dyskusji na ten temat. Rzeczywiście ta dyskusja była przeprowadzona kilkukrotnie, czy wielokrotnie. Natomiast dopóki rzeczywiście będę w jakiś sposób odpowiedzialny za budżet miasta, będę to analizował tak, jak się należy i w takim stopniu, jak będę uważał, państwo radni będą dostawali to do zaopiniowania. Podejmiecie decyzję, czy też chcecie się na to zgodzić, czy też nie chcecie się zgodzić. Możecie do tego podejść troszeczkę inaczej. Natomiast według mnie nie powinniśmy się zgodzić absolutnie na dofinansowanie spółki COSECO na dwóch kotłów. Rzeczywiście. Powinno to COSECO realizować i to mieszkańcy, którzy korzystają z tego ciepła, powinni za to zapłacić. Dlaczego mieszkańcy, którzy nie korzystają z ciepła miejskiego, mają być w tym momencie pokrzywdzeni? Bo tak to w tym momencie wygląda. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo, przede wszystkim dostarczanie ciepła do szpitala i to, co powiedział pan Robert, że Urząd Dozoru Technicznego nie dopuścił kotłów na dzień dzisiejszy do eksploatacji i może dojść do sytuacji, że mieszkańcy, jeśli... Nie wiem, myślę, że już teraz jest dopuszczony kocioł do użytku. Natomiast mogłoby dojść do sytuacji, że rzeczywiście zabraknie nam mocy cieplnej. Nie chciałbym wziąć odpowiedzialności na siebie za to, że mieszkańcy nie będą mieli ciepła w domach. Z tego względu zgodziłem się, chociaż absolutnie rozmawialiśmy, że w jakiś sposób powinny te pieniądze przyszłościowo wrócić do budżetu miasta. Tak też ustalaliśmy. Dlatego jest to rozłożone w obecnym czasie najtańszy ekonomicznie wariant, który doprowadzi do stabilności systemu. Natomiast owszem, rozmawiałem, sugerowałem i też nad tym się zastanawialiśmy. Lepszym wariantem byłby wariant jeden kocioł gazowy, drugi kocioł węglowy. Zapewnilibyśmy sobie zróżnicowanie dostawców energii, tak, czy źródeł ciepła, którym byłby węgiel i gaz, powodowałoby to jakąś troszeczkę lepszą stabilność w zależności od tego, co się będzie na rynku działo, ale COSECO ze względu na przedstawiony wariant naprawczy, o którym już wspominał też pan dyrektor, nie jest w stanie unieść tych kosztów. Natomiast jeśli państwo radni wskażą źródła i możliwości zapewnienia tego ze strony miasta, to jesteśmy w stanie nad tym się zastanowić. Natomiast absolutnie nie zgodzę się na dyskusje, które były do tej pory prowadzone, bez wskazywania źródeł i mówienia o tym, co jest lepsze, bez uzasadnień ekonomicznych. Także jestem jak najbardziej za ochroną zdrowia, ze względu na to doinwestowaliśmy w firmie COSECO i w filtry, i w wymianę źródła. Źródła węglowe, które mają powstać, są wysoko sprawne, spełniające wszystkie dotychczasowe normy. Obecne normy, które obowiązują do 2023 roku, wszystkie są z nawiązką spełnione. Być może w kolejnej perspektywie będą jeszcze spełnione, a być może będzie trzeba niewielkiego dofinansowania, ale
Jeśli pan Kazik chciałby na ten temat porozmawiać, to zapraszam do firmy COSECO. Przedstawienie, analiza, która została przedstawiona, została zlecona i jakby na moją sugestię COSECO rzeczywiście do niej podeszło, zapłaciło za tą analizę. Uważam, że analiza jest w sposób bardzo rzeczowy przeprowadzona. Zresztą z tym zgadzają się władze firmy COSECO i na tym się opieramy. Na tym się opieramy i to państwu jest przedstawione. A chcąc urwać tą dyskusję, dzisiaj mamy podjąć decyzję, czy w kolejnych 2 latach rzeczywiście chcemy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców Kościerzyny, chociaż nie do końca się z tym zgadzam, w takiej wersji, jak zostało to przedstawione, ale ze względu na dobro wyższe zostało to zaproponowane i w ten sposób państwu przedstawione, czy też nie? I prosiłbym jednak przejść do głosowania. Bardzo proszę, radny Michał Kujach. Mimo wszystko ja sobie pozwolę na zadanie kilku pytań do pana prezesa spółki COSECO. Pierwsze pytanie. Ile w ciągu obecnej kadencji, w ciągu ostatnich 3 lat zostało podłączonych gospodarstw domowych do ciepła systemowego, do spółki COSECO? Drugie pytanie to ile w tym przedziale czasowym w ciągu ostatnich 3 lat zrezygnowało gospodarstw domowych z tego ciepła po wcześniejszym przyłączeniu? Trzecie, ja nie oczekuję z dokładnością do jedności, ale chociaż orientacyjną taką liczbę proszę podać. Trzecie pytanie, jaki jest stan obecny kotłów? Czy one wymagają pilnej wymiany i czy ewentualnie można odłożyć tę inwestycję w czasie? Kolejne pytanie. O ile po planowanej inwestycji zwiększy się moc cieplna w kotłowni K1? I przy tej okazji też kolejne pytanie, jaką moc ma piec gazowy w szpitalu? Jaki piec gazowy w szpitalu, jaką ma moc? I ewentualnie ile zajmuje jego uruchomienie w przypadku awarii? I ostatnie pytanie, to będzie pytanie do wariantu numer 1. Przypomnę, ewentualny zakup dwóch kotłów na węgiel. Czy zakupione nowe kotły będą bardziej sprawne? Jeśli tak, to ile procent w przeliczeniu na 1 megajoule, tak? Dziękuję bardzo. Proszę, radna Katarzyna Knopik. Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, panie burmistrzu, ja po pierwsze za karygodne uznaję pana wypowiedź odnośnie zamknięcia dyskusji na ten temat. My mamy zdecydować o przeznaczeniu 2 mln zł z budżetu miasta Kościerzyna. Obowiązkiem Rady Miasta Kościerzyna zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest rozpatrzenie uchwały, więc w jaki sposób ją rozpatrzyć, jeśli nie dyskutować o tym, jakie decyzje mamy podjąć. Także pani przewodnicząca, no prośba, aby jednak nie dopuścić do zamknięcia dyskusji, bo coraz częściej to się dzieje na sesjach Rady Miasta, a my mamy racjonalne decyzje podjąć w tym temacie. Przechodząc do meritum, ja z uwagą słuchałam wypowiedzi pana radnego Kazimierza Bożyszkowskiego i bardzo wiele z tych argumentów do mnie trafiło. Wynotowałam sobie kilka słów. Ekologiczne źródła ciepła, zdrowie mieszkańców, czyste powietrze. Tak, o tym powinniśmy pamiętać, panie burmistrzu. A to, w co chce pan inwestować pieniądze miasta, to są ponownie kotły węglowe. Tak? Czyli to nie są ekologiczne źródła ciepła, to nie są odnawialne źródła energii, tylko ponownie kotły węglowe. Pytał pan o źródło finansowania, ależ źródło finansowania było na pana biurku, panie burmistrzu. 3 lata temu, w 2014 roku, pozyskane dofinansowanie na kogenerację w mieście Kościerzyna. Pan przekonał większość Rady Miasta, z czym ja się nie zgadzałam, apelowałam o rozsądek, posłuchanie ekspertów, zorganizowanie rzetelnego spotkania ze specjalistami. Rada Miasta się nie zgodziła, pan przekonał Rady Miasta do tego, żeby zrezygnować z kogeneracji. Dziś nie mielibyśmy tej dyskusji i tych problemów, o których rozmawiamy. Dziś nie byłoby konieczne inwestowanie 2 mln zł z budżetu miasta w kotły węglowe, nieekologiczne, które spowodują
nie lepsze, a gorsze powietrze w mieście Kościerzyna. Nie byłoby też dyskusji, o czym rozmawialiśmy przed 2 laty, o filtrach odpylających. Pamięta pan, panie burmistrzu, 2,5 miliona złotych środków zainwestowane w filtry odpylające na kotłowni COSECO. To są wszystko środki mieszkańców, nieważne czy spółki, czy budżetu miasta. Spółka jest w 100% własnością miasta, więc to są wszystko środki mieszkańców, panie burmistrzu. I jeszcze jedna kwestia. Mówił pan wiele o oszczędnościach, o wydatkowaniu pieniędzy. Pan chce zostawić dług swoim następcom, prawda? Bo 1 000 000 złotych mamy przeznaczyć na 2 kotły w roku 2018, ale wybory będą w listopadzie. Na 2019 kolejny 1 000 000 złotych chce pan zapisać, więc to będzie dług do spłacenia przez kolejną Radę Miasta i kolejnego burmistrza tego miasta. I jeszcze jedno, bo pan znowu dzieli mieszkańców, tak jak przy uchwałach podatkowych mówiliśmy o dzieleniu mieszkańców. Przypomnę tylko, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zapewnienie energii cieplnej. I to jest nasze zadanie własne, więc proszę nie mówić, że 50% mieszkańców ma podłączenia do sieci systemowej, 50% nie ma. Zadanie własne gminy. Radzę zapoznać się z przepisami prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz Michał Majewski. W kolejności Michał Kujach i Tomasz Dardacz. Chciałbym się pan prezes do pewnej rzeczy odnieść. Jak pamiętamy bardzo dobrze, szumnie nazywana wysokosprawna kogeneracja miała kosztować budżet miasta 14,5 miliona złotych plus VAT. Z dotacją 7 milionów złotych. 17 milionów złotych brutto. Bardzo byłoby proszę nie podobnie, panu burmistrzowi. Podobnie jak z nakładami na oczyszczalnie ścieków, gdzie odrywalibyśmy sobie paragony amortyzacyjne od 17,5 miliona złotych, nie dając szans spółce miejskiej do odliczania amortyzacji i odkładania pieniędzy na przyszłe remonty czy modernizację źródła ciepła. Absolutnie, jako były przedsiębiorca, z takim działaniem się nie zgodzę. Radziłbym zapoznać się z sytuacją z kogeneracji otwartych na zasadzie na terenie województwa pomorskiego, które chodzą, w jakiej skali i czy którakolwiek z kogeneracji spowodowała obniżenie, czy przynajmniej utrzymanie kosztów ciepła dla mieszkańców tam, gdzie one powstały. Odpowiem już, że nie. Analizę przeprowadzaliśmy. Przeprowadzaliśmy analizę zasadności wniosku, który został złożony i ten wniosek posiadał bardzo dużo błędów. I uważam, że decyzja, którą podjęła Rada obecnej kadencji na samym początku, była bardzo słuszna. Ta kogeneracja miała 1,3 MW po stronie cieplnej. Razem 2,6. Jeśli byśmy ją zbudowali, to jest tylko jeden kocioł węglowy. Jeden kocioł węglowy. Ale 10 milionów z budżetu miasta, pani Kasiu. Proszę to zauważyć. 14,5 miliona plus VAT, 7 milionów dofinansowania. Także proszę to w ten sposób przeliczyć i absolutnie nie zgodzę się z tym. Jeśli chodzi, co ona mówiła na samym końcu? O co pani Kasiu, pan na samym końcu? Natomiast rzeczywiście przeanalizowaliśmy to i tak jak powiedziałem, analiza wykazała szereg błędów. 13 już pan Robert mnie poprawia, 15,5 miliona brutto. I w tym momencie prosiłbym się zorientować, jeśli byśmy do tego przystąpili, mielibyśmy źródło ciepła o mocy 2,6 MW, pan Robert potrzebuje w tym momencie 6 MW, dalej bylibyśmy w niedoborze 3 MW, które i tak musielibyśmy zrealizować, absolutnie nie mielibyśmy w tym momencie pieniędzy na to, żeby dokapitalizować spółkę w ten sposób, żeby do tego źródła przystąpić. Natomiast to, co podjęła, za co dziękuję obecnej Radzie, zostało podłączone 12 wspólnot mieszkaniowych. Kolejne są podłączane. Zostało zlikwidowane u osób prywatnych i indywidualnych ponad 250 źródeł węglowych, pieców. W
tym momencie to jest realny zysk dla zdrowia mieszkańców Kościerzyny. Realnym zyskiem dla spółki jest podłączenie tylu źródeł i sprzedaż ciepła. W przypadku kogeneracji byłaby pobudowana, prawdopodobnie by nie chodziła, albo byłaby włączana tylko po to, aby nie dopuścić do degradacji całego układu. I to jest realny i odczuwalny zysk dla mieszkańców Kościerzyny. No, możemy się kłócić. Pani Kasiu, pani może ma inne dane, inne wyliczenia, natomiast nasze są i które są sprawdzone. Ja się niestety oparłem na danych, które zostały mi przedstawione. Rzeczywiście, chcielibyśmy może kogeneracji, chcielibyśmy może źródeł gazowych, natomiast na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy i jeszcze przez najbliższy czas nie jesteśmy. Szukamy wszystkich możliwych rozwiązań. Jestem w tym momencie bardzo wdzięczny, że udostępniono czy umożliwiono nam dyskusję na temat źródeł rządowych, które chcą źródeł krajowych, które obecny rząd chce zaproponować miastom średnim, małym, aby móc poprawić swoją infrastrukturę. I tutaj rzeczywiście jesteśmy umówieni na rozmowy, na spotkania w listopadzie, tak jest, w listopadzie, na temat możliwości modernizacji źródła ciepła w mieście Kościerzyna, czy też przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. I tam nie będzie tych obwarunkowań czy uwarunkowań, które nakładała na nas Unia Europejska, których nie byliśmy w stanie spełnić. A jeśli byśmy ich nie spełnili, w kolejnym czasie czekały nas kolejne wydatki w podobnej kwocie. I uważam, że rzeczywiście troszeczkę spontanicznie ta decyzja została podjęta. Te analizy nie były takie bardzo dokładne i szczegółowe, ale po czasie teraz mogę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja obecnej Rady Miasta.